Witam jeszcze raz. To jest dzielnica tak zwanych milionerów. Nawet ulica się nazywa Calle Millionaires albo Millionaires. A tu jest takie ogromne drzewo. Tego pokazuję to, bo na tym drzewie ile tego wszystkiego musi żyć. Jest to niesamowite, ale jest piękne. Piękna roślinność. Nie wiem, czy to widać, bo to z iPhone'a tak się marnie kręci. Ale coś na pewno będzie widać. No oczywiście nadal rosną te Paradise Bird, jak to, rajskie ptaki, kwiatki takie, które wyjątkowo lubię, które wyjątkowo mi się podobają. No, a na tym drzewie, proszę mieć, wszystko się wspina, tylko nie widać tego rumianku, bo rumianek to nie drzewo, tylko kwiat, który się wspinał po tamtym drzewie, a tutaj się wspinają jakieś inne rumianki. No, to na tyle. A to w bananowce. Aha, jeszcze jest to takie drzewo, się nazywa East West. Dla tych takich skautów, harcerzy, by się zgubili. Ono zawsze pokazuje West, wschód-zachód. Takie jest ustawione, powiedzmy, tymi swoimi liśćmi w jedną stronę, znaczy gałęziami. East West. No. Jakiś amigos i inne munchachas się wybierają. Na bananowce widzę, że ogrobione z bananów. Tu rzeka, ale w tej rzece jakoś nie, tych ryb nie widać. Ptaki się wydzierają. Czy jakiś amigo jedzie Porsche. No to ten milioner na pewno. Zaraz zobaczymy, jak on wygląda. To nie wziąłem milionera tutaj już dawno. Ola! Jak nie odpowiedział na Ola, na pozdrowienie, to musi być milioner. Zwykle ludzie odpowiadają, ten milioner to nie odpowiada na żadne Ola. Hola, albo może dolar. O, na dolar, jak powiedziała dola, dola, czyli z dolar, to wtedy bym powiedział mucho albo coś takiego. No to na tyle.